Do you really think you can win? Poor little bat. Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham Asylum. W odcinku 9. Jak widzicie, jestem na oddziale intensywnej terapii. Skanując sobie zagadkę. A nie w ogrodach botanicznych tam pod końcówkę. Plik cały, jaki przechodziłem po wyrenderowaniu, czy właściwie w jego trakcie, się uszkodził. I poszedł się chędożyć. Jednakowoż nie wydarzyło się nic szczególnie pasjonującego. Mianowicie znalazłem taśmę do Harley. Jedną. Chyba dwa nagrania z Kronik Arkama. A poza tym ulepszyłem sobie życie. I to chyba wszystko. Ale tak, ponieważ z tamtego odcinka nie zobaczycie, no to puszczę wam teraz te nagrania. Tak więc proszę. Nagranie numer 1. Harleen Quinzel. Call me Harley. Everyone does. I'm surprised you want to intern here at Arkham. I've always had a thing for extreme personalities. You can't deny there's an element of glamour to these super criminals. I'll warn you right now, these are hardcore psychotics. Most would rather kill you than speak to you. I'm sure I'll be fine, Doctor. They'll eat you for breakfast. I mean it. One or two of them will enjoy it, too. Be careful. I took a walk around my island. I passed by the penitentiary and felt nauseous at the thought of the filth it contained. I looked out over the Gotham Bay, and in the distance I saw lights. No doubt boats bringing more filthy degenerates to my city. I swore again to protect her from this darkness. I argued with the latest group of young, eager doctors. They bored me with theories and ideas, proving that they had no theories on how to cure these animals. Only one shared my vision. I offered her the chance to explore her dreams. She accepted. We'll make a good team. Oto też nagrania 2 i 3, czyli dwie wiadomości od Arkama. I to by było na tyle w tym odcinku. Szczurołap to chyba widzieliście w poprzednim odcinku. Maska był. O, w sumie kalendarza nie ten. Nie widzieliście, bo się zepsuło coś. Wtedy, co goniłem za Harley. Tutaj jeszcze ktoś. Brzuchomówca jeszcze. Jeśli się już to pojawiło, po prostu możecie sobie skipnąć. Kapelusznik. Kapelusznik był. Clayface'a nie widzieliście. Dobrze. Humpty Dumpty był. Ci dwaj też byli, on był. Tutaj byli. Scarface chyba też był, ale na wszelki wypadek. Już macie. Jack był, dwie twarze był. Pingwin, Wayne. Strach na wróble, Mister Freeza nie widzieliście. Proszę. Catwoman była. Chyba. O, na wszelki wypadek. Oto informacja o niej. Bluszcz była, Riddler był, Krok był, T-1000
Ten był, ta była, ten był, on był, ten też był, ten był, Jokuś był, wzrocznia. Tutaj Bruce się pojawił w poprzednim odcinku. Oraz jego starzy. Dobra, skoro formalności mam już zajęte od ten zaliczone, no to lecę dalej z fabułą. Ej! Ej! Co jest? Nie! Nie! Okej... Czy gra się właśnie skraszowała, czy... Batman may be escaping patient? Co? O, Joker jedzie Batmobilem. I wiezie mnie do Arkham Asylum. Co to za jakiś dziwny reset? Jestem Jokerem. Scarface. O, Zaz prowadzi batucha z jednej strony, z drugiej strony uzbrojony czerwony, Harley przed nim. O, jest Scarecrow. A to są liny, a nie kolce. Użyć środkowego drążka, żeby unikać strzałów Jokera? Co? Gdzie jest środkowy drążek? A, nigdzie! Po prostu jesteśmy... Nafuraliśmy się toksyny! Znowu! I jesteśmy cali uwaleni w ziemi, o proszę. Czyżby... Ej, co jest? Ej, to bez przesady. Dobra, przejazd na drugą stronę. Aj, Scarecrow, Scarecrow. Super. Czy ktoś może mi powiedzieć, jakim prawem takie huchy... Co on robi w realu, kiedy on mnie tutaj zauważy? Nie wiem, wstrzykuje mi większą dawkę toksyny, czy jak?
No, chodź. O, serio? God bloody damn it. Nie ma nóżki. Nie ma też kolejnych szkieletów, a expa za nich oczywiście nie dostanę. Widzę znowu zmiana między Scarecrowem i Batmanem ma miejsce. O model oczywiście mi chodzi. O, tu widzę, patrzcie jakie fajne eksperymenty. Co on tam im elektrowstrząsy aplikuje? No, na górę. Ej, no to już był chyba żart. Jakim prawem on mnie zauważył? No, akurat widzę. Zasłonka. O, to będzie ciekawe. Jest do rozwa... Nie, do rozwalenia? Nie, tu muszę iść dalej. Out. No, pięknie. No, ziorek w drugą stronę. Jakim razem on mnie zauważył teraz? Dobra, tutaj nie ma nic. Do... No, żeby nie było za łatwo. Co to za... W ogóle widzieliście, jaką gościu maczetę trzymał? Masakra. Jakie oni maczety mają przy sobie? Ktoś jeszcze? A, światełko. No, świetnie. I co, tyle samo? Nie. To poszło zaskakująco szybko. O, i kolejne. Leci! Spodziewam się dość konkretnej nagrody w expie, bo tutaj rozwaliłem już co najmniej 20 typa. I pryk, prosto w mordę. I
teraz cię zala... wyreflektor seruje, o! Dzięki, że zdradzasz lokalizację. Ale, kurde... No, przedarłem się i rozwaliłem, będąc nafurany tytanem. Gazem strachu... Czy tam toksyną strachu, jedynki. Z nazewnictwem. No, dość sporą liczbę ludzi. Stary, ale to miał być chyba gaz, a nie woreczek. Cudnie. No to w dół. A to mogłeś trochę przemyśleć, kolego. K.O. Hono. W ogóle, czy on ma za... On ma paski? Ja nie wiem, czy on ma paski, czy ma taką obrożę na mordzie. I pyk, będzie level. I mamy taśmę. Pytanie tylko do kogo. Dobra, nie. Lecę z tym pancerzem, naprawdę. Im więcej go będę miał, tym lepiej. Harley. Serio? Dlaczego przerwało te taśmy? Dobra. Nie. Najpierw schodzę na dół, wyeliminuję wszystkich, ogłuszę wszystkich. Lepiej to brzmi. O, tutaj ta rozwalona winda. Zły plan. Bardzo zły. Tandetny wręcz. Ludzie, ja was nie oleję. Stoicie mi na drodze, więc muszę się was pozbyć. To nie działa w inny sposób. Ej, no, autentycznie tak mało zabrakło, żeby gościu dostał rzutkę.
Co to jest? Mućka? Dobra, czy tutaj coś będzie? O, jest, jest mapka. Jest jakiś komputer, który... Nawet dwa, które nie wiadomo w sumie co robią. Przynajmniej ja nie wiem. Hands off my locker. Okej. Tutaj? Nie. Obroża. To jest ta obroża kroka, nie? Chyba. Widzę jedna z czterech. No, plus ta, którą ma na tym, nie? Primeval co? Primeval emotion. Inherent akaphasia. Co? Skin is embodiment of mind. Co? No nie wiem, jak sobie to przetłumaczyć, czasem dopiero, żeby to zrozumieć. Dobra, tu. Jeszcze są jakieś zagadki, ale to... To jest mi najgorsze, że to pokazuje mi ogólnie cały ten... Całe to przejście. Ale to może być też gdzieś wyżej. Przez to ja na ślepo muszę tego trochę szukać. No ale ktoś, widzę, bardzo lubił łapki killer kroka. Dobra, widzę, że... Jest względny spokój. Dlaczego ja ciągle to mylę? To teraz się przejdę tutaj i odpalę taśmę. Super, to samo co w odcinku, którego nie zobaczycie w jednym z tych dwóch tych dzienników Arkama też. Dwa zdania jeszcze dodatkowe. Co? I musiała gra przerwać. Dobra, lecimy dalej. Właz do sterowni. Kolejna taśma. O, jestem już w tych jaskiniach, widzę. Czyli to będzie do kroka pewnie. O, nie ma to jak czaszki. Ciekawe. Jaskinia Killer Kroka. Subcio. A już roślinki. Too late, Batman. One step closer and this goes into the water. The cave will fill with your deepest, darkest nightmares, and you will never reach your precious venom roots.
Don't do it, Crane. Kroko, średnio spoko? W sensie, no... To nie wpadło do wody, ale jednocześnie zabrał... tego... Scarecrowa. Bierz to trofeum. Teraz pytanie... Gdzie ja się mam konkretnie udać? A, to już wiem. Do wielkiego znaku niebezpieczeństwo. Okej, i to jest... To jest to wyjście. Gdzie wcześniej Kroko wyskoczył i rozdupcył szybę. Jakiś kawałek mućki. Słabo. Oracle, I'm heading into Croc's lair to collect the plant spores Ivy spoke about. He's in some kind of old sewer network. Send me the schematics. It's like a maze down here. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. I'll contact you when I'm done. Wow. Duży ten znaczek teraz zrobił. Okej, ale... Floating platforms will support me. But we'll also send sound waves through the water, giving away my position to Croc. I'll need to move as slowly as possible. Okej, ale jak wolno? Dobra, mogę chodzić. A mogę się skradać? Okej, dobra. Skradanie jest troszkę szybsze. Tak, tak, nie, nie, nie. Biegać nie mogę. Okej, czyli to jest... Powiedzmy, miernik fal, czyli fal... No tak, tych fal, które tworzę chodząc, a... Paseczek jest... ogranicznikiem i po prostu lecę do próbek. Cześć, Kroko! Nie! Kroko, nie spoko! Nie, nie, no nie! Ej, co jest? Czemu mi go... Czy... Jaki prawo on nie trafił? No halo, przecież szybki strzał powinien go załatwić. I chlup. Jak on mi tak będzie wyskakiwał co jakiś czas. Wow. To będzie jakaś porażka. Z mojej strony, jeśli jeszcze kilka razy się tak dam złapać. A niczego tam nie zgarniesz. These spores don't contain enough of the antivenom mold. I'm going to need to find more. Obviously. Jeszcze 4 albo 5 takich roślin muszę znaleźć. Cudnie. Dobra, tu jest kolejna. Wciąż się skradając. Skradu, 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 skradu. Ej, znowu! Dobra, nie. Ja celuję...
Ciekawa remont banka, nie powiem. Co, teraz się nie pojawisz? Nie. Gdzie on jest? Tu jest! Run.exe! Dobra, a czy ja mogę użyć tego? Mogę. No w sumie czemu miałbym mu to zdradzać moją lokalizację? Dobra, jednak idę w dobrym kierunku. Gdzie? Jezus! Jezu, jak się wystraszyłem! Kurde! Gościu! Ej, tu by było dobre się w słuchawkach, ogar w słuchawkach, bo bezpośrednio się słyszy, z którego kierunku mniej więcej biegnie. Ja niestety na głośnika z telewizora nie mam tego. Spokój. Gdzie? Gdzie on jest? O, tu! Chlup! To było dość interesujące. Wyskoczył mi na plecy, ale... W sensie, wyskoczył dalej ode mnie, aniżeli bliżej, jeśli wiecie, co mam teraz na myśli. Czy to jest jego kolekcja czaszek? Wszystkich ludzi, których tu zabił? O, tu! Nie dam się tym razem! Pyk! Chlub do wody! Zbieraj. No i co? Teraz tu mi pewnie wyskoczy. Żeby było śmieszniej. No, i jednocześnie otworzy mi przejście. Chlub! To ja sobie przejadę. Okej. Okay. Czyli teraz będzie mi jeszcze niszczył trasę. Ja mam tylko takie pytanie. Po co tu aż tyle kładek? Przecież oni chyba tutaj po prostu przychodzili, dawali mu żarcie na ten. O, jeszcze nie próbuję łapą zgarnąć. Dawali mu żarcie na ten, zamykali i tyle, a te kładki... Go, 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 go! A to kładki rozłożone, jakby go tu jeszcze ktoś kontrolował, nie w tą stronę. Gdzieś tu. Super. Fajnie, że mnie czujesz. Ja cię też widzę. I batarang na mordkę ci sprzedaję. Dobra, mogę pobiec, póki gra wyraźnie tego nie zabrania. Go, 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 go. Nie tędy. Tam. Mogę? Mogę. Dobra, i kolejny przejazd. Jaki ślizg! Brawo! W ogóle ta woda jest syfiasta! Widzicie to? I've got enough spores. I need to get back to the Batcave and formulate the antidote.
Jak? Oh, I get it. You've activated a sonar beacon down there. Clever. Oracle, I'm getting out of here. To już wiem jak. What about Croc? He won't be a problem. Nie będzie problemem, Ani, nie będzie problemu. Uf, siema, wracaj na dół. Ej, co jest? Go, 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 go. Tu. Szkoda tego zgonu, ale mówi się trudno. Nie ma tak się w ogóle zorientować po jakichś 20, po jakichś 2 minutach, że ci audio nie działa. No kłóciłbym się z tym, że ci nie ucieknę. Nie widziałeś, jak gładko cię wyprowadziłem w pole? Moją wyrzutnią Lian? Ta w sumie też bym mógł jej użyć, no tego oczywiście kamera mi na to nie pozwala. Run.exe. I mamy wyjście. No, halo. My caves will be your tomb. We shall see. Or not. Wracaj na dół. Bo chyba go z powrotem dałem, nie? Powodzenia! Czemu tam nagle... Dobra, dobra. Leć do jaskini, super. O, 3000 za niego dostałem, ładnie. Czemu tam nagle się pojawiły szczęki? I to dopiero połowa chyba w tych jaskiniach. Gdzie druga połowa? Dobra, do jaskini to chyba w tą stronę, jeśli dobrze pamiętam. A skąd Joker w sumie wie o tej jaskini? Gleba. No. Uja! Level? Jest level, ale Ivy szaleje. Samples. I'm heading to the Batcave to mix up the antidote. Good. I tell you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. There is no way you are doing this alone. Who's helping you?
Nie, ja po prostu uwielbiam te odpały zagadki, które zawsze jak się ileś tam tego zbierze, im więcej tego zbieracie, tym bardziej ma odpały typu jak? Jak ci się to udało? No jak? Mua. Cudo, cudo. Dobra, maksymalne HP, czy już zostały mi 4 tylko ulepszenia? Let's go then. No. No. Hop. Bardzo ładnie. Antytytan robimy. Close. It's been more difficult than I expected. The process is slow, difficult, and doesn't produce much antidote. And the good news? The chemical will definitely stop Ivy. It may also reverse the Titan transformation. I need to run some more tests to be sure. I've set the computer to create more, but I need to get out of here and find Ivy. Thank God. Her plans have reached the Gotham River. Ultra pazur. Modyfikacja pazurów pozwalająca na wystrzelenie do 3 pazurów naraz umożliwia zawalenie osłabionych ścian, jeśli są zbyt daleko, by możliwe było użycie wybuchowego żelu. Bruce! Nie mogłeś tego skraftować przy poprzedniej wizycie? Naprawdę musiałem aż taki kawał czasu z tobą spędzić, zanim na to wpadłeś? Masakra. Okej, okay, ale na szczęście jest to po prostu ulepszenie pazura. I bardzo tylko wiem, jak on trzyma. W sensie, bo patrzcie, on wystrzeliwuje tak, to jest jeden. Ale jakby, dlaczego, jak, gdzie on, jak on trzyma te 3 liny naraz? Aż się prosiło o zagadkę. Czy tam o trofeum. A propos! To co? Pędzimy, lecimy, wracamy i kończę odcinek wtedy. No to w dół. Po trofeum. Do góry. I co teraz? I tam jest kolejna. No to dobra, ale jakby jak ja się stąd cofnę potem? Będę miał zasięg? Nie, po prostu przelecę. Teraz się wciągnę? Teraz się wciągnę. Dobra, ale jakby tędy donikąd nie dojdę. A, dobra. Ale tu się wciągnę wyżej.
I jeszcze wyżej. I teraz się przeniosę wyrzutnią Lian. Let's go then. O, i jestem tutaj. Juhu! Pyk. Okej, trochę się zmieniła kolorystyka. Ale wyjść dalej mogę. Tylko sobie pytanie. Gdybym chciał wyjść teraz, to muszę iść tędy. Ewentualnie tędy. Ale chyba pójdę tędy. Będę musiał iść do Ivy. A ona jest w szklarni. O! Cudownie. Jakim cudem ja tego nie... Stop them and I. I hope you're right. I'm here if you need me. No, nareszcie mogę to sprawdzić. Ale tak, da się to zniszczyć. A dlaczego to jest niezebrane, skoro zebrałem to w czwartym odcinku? Który później cofnął mnie troszkę do tyłu i wziąłem trofeum. Bueno. Oracle, we've got another problem. What now? Two-Face, Riddler, some kind of giant Joker robot? Unfortunately, nothing that simple. I'm at the main sewer junction and it appears to be polluted with Titan. Why? What's he doing now? Ej, ale to... Nie ma się czym martwić, mordo. Nie widzisz, jak to się samo tu oczyszcza? Nie musisz nic z tym robić. Leć byle do przodu. O, cudownie. Zdążę? Zdążyłem. Tu coś? Nic. To nic. Trzeba się wspiąć. To jest dość zabawne, bo niby nie ma się o co zaczepiać, ale jak będziesz się spadać w dół, to i tak znajdziesz punkt zaczepienia. Okej, gdzie ja teraz jestem? Dokładnie na samym początku. Miodzio. No właśnie na górę. Bo się muszę stąd wydostać. Tak na koniec odcinka, który będzie miał plus minus od 50 minut do godziny. Chyba, że on też postanowi nagle się popsuć i nie będzie wtedy. The Titan water seems to be corrosive. But it shouldn't trouble the suit. What have you found out? I'm not sure you're ready for this. No, but go ahead. Joker's pumping all the waste product from the Titan process into that chamber. It acts as a kind of natural storage tank. Once it's full, it releases the water into the Gotham River. Normally, it's safe, but... But this time it's full of Titan. How do I stop it? I'm working on it. Oj, Jokuś, Jokuś. Nieładnie. Tak się nie robi, panie kolego. Dobra. I'll shut them all down. What will happen if this Titan stuff reaches Gotham? It won't reach Gotham. Dokładnie. A, dobra, tu widzę, jest kolejne.
Super, czyli nie będzie takiego szybkiego wyjścia. No, skończyli gadać, no to mogę rozwalić tę ściankę i dobrać się im do skóry. Bo się mogę wciągnąć i spuścić wam szybki w pierdol. O, ktoś to mnie gągnął, co? No teraz ja zagonguję na śmierć. Teoretyczną. Będziecie myśleć, że będzie, że jesteście martwi. Tak, tak dostaniecie po mordach. Stary, nie będziesz chciał już nigdy tej ręki sobie zregenerować. A ty co, kroka małpujesz? A propos kroka. Okej. Już 50 minut audio. Okej, tylko teraz pytanie, gdzie mam iść tak naprawdę? Aha, obie strony. Dobra, no to w takim razie najpierw pójdę tędy. Dobra, ja kończę w tym momencie, bo nie mam zamiaru się z tym dłużej męczyć. Przejdziemy to w następnym odcinku, a póki co, żegnam się z wami i do następnego.